Siemano, z tej strony AATV, czyli Olson T oraz Antoine. Witamy Was po raz kolejny w klubie Backstage. Tym razem nie będzie rap windy, ale będzie rap loża. Dzisiaj Step Records Night. Robisz wywiad z 50 Centem. Jakie jest pierwsze pytanie, które mu zadasz? Jakie były jego wewnętrzne odczucia wobec koszulki 50 groszy, którą otrzymał? Dlaczego ma taką ksywę? Czy podoba Ci się program Dzień Dobry TVN? Skąd ta ksywka? Jak się czujesz, bracie? Jest. Czemu 50? Czemu rap? O Boże! Jak to jest móc wydawać tyle kapusty naraz w jednym momencie? Jak to jest możliwe? Ile masz hajsu, facet? Nie wiem. Pierwsze pytanie. Ile zarobił na swojej pierwszej płycie? Przyznaj się, co cię wzrusza? Życie. Emocje. Lew mnie wzruszał, jak byłem mały. Teraz co mnie wzrusza, już chyba kurwa. Można przeklinać? Oczywiście! Teraz już mnie chyba nic nie wzrusza. Przykro. Co miało wzruszyć, to chyba wzruszyłeś. Już wzruszyło za młodości, a teraz już chyba... Trochę trzeba poczekać. Trąbka, a raczej gra na trąbce z Tomasza Stanko. Łzy dziecka. Piękna pogoda. Chyba nic. Nie wiem, kurwa, jak pisnę spadnie z dachu na ziemię i kurwa... I akurat je mija, nie wiem. I Titanic 7 razy, jak moja dziewczyna wygląda. Zdjęcie mojej mamy. Ostatnio wzruszył mnie film pod tytułem Ona. Tak, to ostatnio. Whisky z kolą. Nie spełnię. Rozszyfruj skrót PKB. O Jezu, projektował krajowy brutto, ale tak naprawdę to mógłbyśmy powiedzieć inaczej zupełnie i polska kurewska biurokracja. O kurwa, ja przecież to wiedziałem. To nie, to krajowy brutto. Dokładnie tak. Produkt krajowy brutto. Paweł kręci blantę. Pierdol konwoje bankowe, kurwa, nie wiem. PKB? PKB. Kurwa, produkt krajowy brutto, tak? Pierdolić? Koleje białostockie. Gdybyś napisał swoją autobiografię, to jaki miałaby tytuł? O Jezus, najgorsze co może być. Określenie samego siebie, nie wiem. Nawrócony bluźnierca, o tak bym powiedział. Wiecie młode. Wiecie młode. Proszę bardzo. Tak jest. Tak jest. Bardzo dobre. Bardzo dobry tytuł. Autobiografia. Zapomniałem. Życie zajoba. Niech będzie. No, tak on chyba nazwał to biografię. Ja pierdolę. Dobry tytuł. Dobry tytuł. Myślę, że miks smutku i rozpaczy na cyrkowej arenie. Coś takiego. Czeski po tak. Dobre po czeskie. Czego brakuje ci w życiu? Niczego. Pieniędzy. Idziemy. Wiesz co? Ciężkie kurwa takie pytanie, wiesz, żeby odpowiedzieć ci tak, czego mi brakuje w życiu, kurwa. Nie wiem, staram się dążyć do tego, żeby mi niczego nie brakowało, a wiesz, jak będzie to ciężko powiedzieć. Nie wiem, ciężkie pytanie, czego mi brakuje w życiu. Hajsu. Ale jestem kurwa płytki. Niczego mi nie brakuje, absolutnie niczego. Spokojnie. Kiedy czujesz się niepewnie? Tak, jestem 5 minut przed sceną i nie pamiętam tekstu. Na egzaminie na prawo jazdy czułem się niepewnie. Kiedy bracie, nie byłem pewien swoich umiejętności. Jakby... Ale tak ogólnie to staram się w ten sposób nie myśleć o niczym. W momencie, kiedy mam zadawane głupie pytania. Codziennie. Kurwa, jak jestem w Tajlandii i wchodzę do dyskoteki, kurwa, wystarczy. Codziennie jak wstaję rano. Kiedy jestem na koncercie pod sceną i za mną jakoś tak zbyt energicznie bansuje jakiś mężczyzna. To czuję niepewność tak. Jak kurde stoję na scenie i mówię zróbcie hałas, kurwa nikt się nie odzywa. Nigdy. Spotykasz kobietę, niewiastę, dziwoję. Na co pierwsze zwracasz uwagę? Zwracam uwagę tylko i wyłącznie na moją macie. Co trudno mi powiedzieć, bo 12 lat się spotykam z tą samą kobietą. Mam żonę 12 lat, więc wiesz, już kurczę, nie mam tego instynktu
zdobywcy. Przede wszystkim aparycja. Wzrok, twarz, tyłek, biust, nogi. Czy nie ma kutasa? Na wygląd. Na głos, jest. Na to jakby powie cześć. Jesteś Polakiem, więc powiedz nam, kto napisał Mazurka Dąbrowskiego? Józef Wybicki. Jego? Dąbrowski. Dąbrowski. O Boże, chyba Dąbrowski, a to dobra, tego napisał, to nie mam żadnego pojęcia. Wybicki? Joseph? Nie, Dąbrowski. Jaki zespół albo wykonawca kojarzy ci się z dzieciństwem? Modern Talking. Nirvana. Jeremy? Manam na przykład. Kojarzy mi się z dzieciństwem, bo słyszałem to w radiu i mam taki flashback, jak mama prasuje. Ja wpierdalam jajecznicę i słyszę Manam i jest 35 stopni na zewnątrz. Guns N' Roses. Kurwa, pan Japa. Nirvana. Fasolki. Nie wiem, kto to wykonywał. Michael Jackson, ewidentnie. Miałem kasetę z kitu, miałem kasetę, ją włączałem, leżałem. Przede mną był taki boombox mega oldschoolowy i włączałem tą kasetę, ona przelatywała, ja leżałem w jednej pozycji i później to się kończyło, ja ją wciągałem, odwracałem na drugą stronę i słuchałem. I tak spędzałem cały Michael Jackson. Dzieciństwem, nie wiem, Nirvana może... Trzeci raz, no, to jest to samo pokolenie. Yo, dobra, powiem ci, o co chodzi w rapie. Najważniejsze teksty musisz przeleć na papier, więc teraz tutaj na ten papier dam ci teraz taki tekst. Kurwysynu, wiesz kim ten z Bugu to jest, dam ci taki tekst, co go w głowie sen napiszę. Wiesz, o co chodzi, a ty sprawdzisz to jak Fuji film klisze. I tak tutaj napiszę ten tekst z głowy. Ej, skurwysynu, dawaj mi ten rap, jestem gotowy. Pozdrawiam ATV i wszystkich alkoholików, bang. Wow. Pozdro. Dobra, w sumie czeski gra. Czy jestem chujowy? Aha. Wiesz, i każdy to powie, i każdy to podbije. I kiedy gramy, no to żaden dla mnie wysiłek i mogę dać to, bo wiem, o co chodzi. I kiedy gramy, to ten freestyle nie jest anonimowy. Ale kiedy mogę zrobić na starcie takie akcje, to lepiej rzućcie tutaj nad zamiast tego dobrą animację. Napisałeś niezliczoną ilość wersów. Ale przyznaj się, który z perspektywy czasu uważasz za najsłabszy? Wydaje mi się, że nie, dlatego że wersy, które wtedy powstawały, były wtedy, w tamtym czasie, więc po prostu musiały zostać napisane, miałem taką, a nie inną świadomość, a no nie ma czego żałować, tak? Muszę i tak, żeby nie żałować. Kurwa, powiem ci szczerze, mam tyle chujowych wersów, nie? Że jakbym wszystkie zdradził mojej publice, to bym stracił swój fanbase, nie? Ale myślę, że najbardziej ostatni, jaki urw wydatnił mi się, to było wszedłem na górę K2, nie wiedząc, co na niej zastam, nie? Wszyscy się ze mnie śmieją o tą zastam i już tak, niech zastanę tam na zawsze, okej? Okay? Niech on będzie słaby, po prostu. Dzisiaj jak jechaliśmy samochodem, to chciałem sobie przypomnieć jedną z linijek z mojej ostatniej płyty, bo była na temat. Po prostu rozmawialiśmy na jakiś temat i była na temat. Nie mogłem sobie jej przypomnieć. Co ty mnie pytasz, bracie, o najsłabszy wers? Nie pamiętam takich rzeczy. Nie pamiętam, ale... Dobrze, kolego. Nie no, są jakieś tam wersy, ale kurde... Wszystkie, które stara się pisać Łukasz, czy ja staram się, żeby były najlepsze. Takie są, bracie, takie są. Wiele takich jest, nie pamiętam w tej chwili, na pewno wiele. Wszystkie z tej płyty, którą obecnie nagrywam, kurwa, też co chodzi. Już to za stare w tej chwili. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Bo? Jesteś w supermarkecie i zderzasz się z wózkiem premiera. Co mu powiesz? Jak jedziesz? Jak żyć? Czym jest tym wózkiem? Jak żyć? Czym jest tym wózkiem? Dlaczego ma tak zajebany puzek, kurwa? Premierze, jak jechać? Pacet, dawaj beat. Nie wiem, ale mój dziadek kiedyś powiedział, po co jedziesz pod prąd? Że dał czerstwy beat, kurwa, dla Polaków. Sprawdzajcie AATV, propsuję, pozdrawiam wszystkich, szacuneczek, Kajman, boom.